Siemano mordy, witajcie, z tej strony oczywiście Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Farmer Dynasty, wyczekiwanym. Mega mnie to cieszy, że czekacie na ten tytuł na moim kanale. Tydzień nie było, bo było bardzo dużo nagrywania farminga i innych gier, dlatego też oczywiście przyszedł poniedziałek. Wróciłem do domku po weekendzie, na tyle, no niestety nie nagrałem, żeby na poniedziałek było. Na poniedziałek oczywiście ratuję tyłeczek. Farmer Dynasty, mega się cieszę, bo dzisiaj roboty jest co niemiara. Przeczytałem wasze komentarze, bo w weekend miałem czas usiąść, posiedzieć, poczytać. Naprawdę ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za te wszystkie wasze komentarze. No i dobra, wydujmy krowę, zobaczmy jak to wygląda. Aha, czyli ja sobie po prostu muszę to klikać. Mega super. Teraz daj Boże mniej 10 takich krów i tu już się troszeczkę robi. O, kozak, jak ona się w ogóle położyła. Nie, ty się nie kładziesz jeszcze, bo cię muszę wydoić. Dopiero się będziesz mogła położyć, jak się wydoisz. Tak, jeśli chodzi o krówki, dziękuję za komentarze związane ze słomą. Pisaliście, że można dawać trawę, bo jest bardziej wydajniejsza, lub trawę po prostu sprzedawać, więc nie wiem, czy po prostu sobie jakiegoś małego pola, nie wiem, czy jestem w stanie kupić, ale gdzieś tak chociaż z pół bym zasiał trawką, żeby po prostu to... Mamy z głowy, karmienie ich również. Zobaczmy statystyki farmy. Kaj tu była. Jest, tutaj mamy. Więc no naprawdę, jak mówiliście, tej słomy nie idzie dużo, więc można by było ją sprzedawać. Zobaczymy, może sprzedamy ten wóz słomy, bo pisaliście, że za około jeden wóz jest tysiak, a dwa razy więcej, jeżeli chodzi o trawkę, bo tak, siada nie można mieć, można mieć trawkę. Idziemy do naszych kurek, które też powinny troszeczkę więcej nam dzisiaj dać, z racji tego, że ich dokupiliśmy w ostatnim odcinku. Jeśli nie oglądaliście, to bardzo serdecznie was zapraszam. No i faktycznie, tutaj widzę grzędy naprawdę pełniutkie, ależ to już świetnie wygląda, gdy możemy tyle jajek naprawdę sobie tutaj zebrać. Jeszcze daj Boże, żeby po drugiej stronie coś znaleźć. Nie, widzę, że upatrzyły sobie tamtą grzędę, czyli prawdopodobnie przez to, że te pierwsze kurki będą sobie te jajka nosiły właśnie tutaj. Okej, okay, zamykamy, żeby im tu przyciągu nie robić, bo jest jeszcze póki co wcześniej rano. Dziękuję za komentarze związane też z remontem. Faktycznie mam niedokończone, bo tak jak dobrze pamiętam, to za garaż i tylko i wyłącznie za garaż dostałem ukończenie remontu, czyli prawdopodobnie tutaj reszta nie jest ukończona. Co my tutaj mamy? Mamy te gęsi czy kaczki, to było, co to było? Statystyki farmy. Gołębie, kaczki. Niby mówi się tutaj, że kaczki to znoszą jajka, ale czy te jajka powinny raczej tu się gdzieś pojawić? Podnieść belę. Nie wiem, położymy ją tutaj, żeby w razie w gdzieś nam jajek nie przygniotła. No nic, na razie nie ma, więc niech one sobie tutaj siedzą. Skoczmy od razu, jak jesteśmy tutaj, taki obchód poranny. Bardzo fajna sprawa, zobaczyć jak tu moje pomidorki, jak to wszystko tutaj jest. Jednak troszeczkę podlejemy, żeby ten komfort był w zupełności na dzisiaj i na następny. Kurde, o Jezu, przelałem. Co idealnie ja chciałem wyłączyć, to się włączało. Reksiu, ty mój kochany, już idę. Daję ci kiełbaskę i zaraz dla twojego przyjaciela będę musiał ogarnąć... O, jabłuszko zerwiemy sobie. Dla twojego przyjaciela kotka będę musiał ogarnąć rybkę, iść połowić. Proszę bardzo, albo one tutaj po prostu wyszły, albo ich nie było. Okej, okay, rusztowanie można by było znieść, tylko najpierw. Ja jeszcze, jak już tu jestem, co ja mam w rękach? Czy mam do roboty ten? Tak, mam. Sprawdźmy jeszcze raz stodołę na spokojnie, czy jakaś ze ścian po prostu nie została wyremontowana. Bo to powinno mi tutaj pokazać. Póki co nic, ale to nic nie widzę. Może gdzieś dach.
Bo kurczę, no tutaj faktycznie tych punktów nie dostałem. Dzisiaj skoczymy sobie prawdopodobnie po beczkowóz. Tutaj pisaliście, żebym kupił blachę chociaż na dach na dom. To już będzie to troszeczkę lepiej wyglądało. Kurczę, no i patrzcie, ja tu nic, powiem wam szczerze, nie widzę na czerwono, żeby mi się zaświeciło. Totalnie nic. Dobra, wejdźmy sobie na dach, spróbujmy zobaczyć, chyba że jeszcze tu może coś, tył, jakiś malutki, nie, nic takiego, dobra. Jak nie, no to po prostu może tego nie zauważyłem i dostałem te punkty gdzieś, ale na pewno wiem, że w domku jest nieskończone. Jedna rzecz, więc zaraz to sobie pójdziemy po prostu. Uff, całe szczęście, jestem kaskaderem i nic mi się nie stało. Mam rybki? Nie, ale mam wędkę. Okej, okay, zaraz będziemy mogli sobie skoczyć, tylko najpierw chyba pójdziemy zaraz do spiżarni i zobaczymy też, jak z misjami to wygląda. I teraz tak, nie, to był pokój na dole, gdzieś tu, no tutaj jest. I zobaczmy, czy dostaniemy punkty? O, czyli... Co to, samochód chyba jechał. Muszę właśnie na te ścianki niektóre poprzeglądać. Bo gdzie się wyschodziłem gdzieś z danego mieszkania, budy, znaczy pomieszczenia. Niestety mogłem nie zauważyć tej kuchni jak najbardziej. Czy, jeśli chodzi o kuchnię, jakieś nowe rzeczy jestem w stanie zrobić? Nie, bo brakuje pomidoru, brakuje papryki skondensowanego, nie robię jajka, nie robię. Musiałbym teraz tak znaleźć sobie ogórki, to jest ogórek czy cukinia? Cukinia, przepraszam. No to musiałbym sobie to ogarnąć. Jak to wychodzi u mnie z jedzonkiem? No, coś jedz. Zjeść sobie mogę, o, dwa jabłuszka takie łodrana, łotego. No i kurde, patrzcie, no nie widzę. Czy może gdzieś w spiżarni by było do wyremontowania? Tak staram się powoli w miarę ogarniać. Tutaj raczej sufity nie powinny być do remontu, skoro jest remontowana na przykład podłoga u góry. Choć no, może lepiej ta gra jest zrobiona niż ja myślę. Bo pamiętam, jak w jakąś gierkę kiedyś miałem taką obraną, to jeżeli robiłem gdzieś podłogę, to i sufit się z automatu robił. Tu wszystko jest. Ale beka. He. Ale tu będzie posiedzenie rządu, mi się wydaje, robione chyba. Tak, tak coś zdaje mi się. Następna konferencja przed meczem z Anglią chyba tutaj będzie. Tak coś właśnie mi informowali, żebym chałupę posprzątał. Dobra, nic, poszukamy sobie to po prostu poza odcineczkiem. Czyli tak, wszystko mam zebrane. Teraz chodzi, żeby nakarmić kotka. Bo faktycznie ten kotek od kilku dni ma tą uśmiechniętą buźkę, a przez to, że nie mam rybek u siebie, no to niestety, ale faktycznie nie pokazuje mi, że mogę go nakarmić. Powiedzieliście też, żeby już powoli gdzieś za jakąś kobitą się powoli rozglądać. Więc prawdopodobnie, może nie w dzisiejszym, bo chcę brudną robotę ogarnąć. Bo zanim by Una do mnie przyszła, to wiecie. Tak to by dobrze było. Czy ona się już złapała? Tak mi się wydaje. Że od razu po wrzuceniu, faktycznie, tak, jest rybka. Sobie byśmy tą dziążkę przywieźli tutaj. Ale to mówię, musimy faktycznie zrobić ten dach chyba, żeby już ta chałupka wyglądała dosyć ładnie. Dobra, trochę ściągnijmy, bo one mniej więcej, o, myślałem, że muszę poczekać na jakąś ławicę i na ryb. Daj Boże, żeby to ściągnąć, by się nie ukazało jakiś stary but. O, kurde, powiem wam, pogoda taka piękna się na weekend zapowiadała, wszystko zepsuła. I no, u szwagra mieliśmy w ogródku robić glebogryzarką i wszystko, gdzieś ma trochę porobili. Deszcz przyszedł taki, że masakra, a tu już by się przyszedł czas i na ogródek, i na trawniki do siania, więc masakra z jednej strony, powiem wam. Szkoda, dzisiaj też stać się nie chciało, my mieliśmy się od samego rana ugadać z chłopakami na ósmą, ale powiem wam, nie mogłem się w ogóle obudzić. Nie wiem, jakoś też po tym przestawieniu czasu to tak późno kładę się spać, bo jestem przyzwyczajony, a kurczę, niestety, ale... Wstać jest ciężko jeszcze z taką pogodą, bo wiecie, rano by było słonko, to by aż się chciało oczy otwierać, jak się patrzy, że jest ino takie zachmurzone, to dejta spokój. Dobra, no, dawać, bo ja nie mam czasu. Tak co 3 dni kazaliście mi go karmić, więc będę po prostu zwracał uwagę prawdopodobnie na
Dobra, widzę, że już ściągnął. Zarzućmy sobie dalej. Ło! Kurna, gdzie od 30 metrów? Dej, Panie Boże. Żeby to tam mnie na drugą strunę coś nie przeciągło, bo tam nie wiadomo jakie głębinowe pływają. Niedźwiedzie albo co, ino, takie co, wielkiego. Ale kurde, tutaj, ino, trochę by tego stawku zawalił, bo jest za duży. Wziąłby koparkę, uoczyścił, ino, dno. I by był mniejszy, a lepszy. A tu, ino, byśmy mamy se pole pierdachnęli. No niestety, takie coś jakby mieli zrobić, no to nie farming. Tak, tu już można powiedzieć, że to nie farming, bo w farmingu jednak da się takie rzeczy zrobić w jakiś tam pewien sposób. Co one tam dali, to nie biorą? Czy co jest? Halo. Prosiłbym tutaj o... O kurna. Ja lekko chciałem pociągnąć. O, jest, dobra, załapała. Ale to tak łapczywie dosyć, powiem wam. Dobra, mam to. O! Ej, to jest większe coś, patrzcie. Już widzę po samym... jak tylko popuszczam myszkę, to faktycznie aż ciężko mi się ją ciągnie. Żeby nie zerwać. Nie zerwało? Nie. O, jest. Jezus Maria, jaka lafirynda. Pokażę to, że to jest większa jakoś. Ryba. Dziwne, bo tutaj mam chociaż tą, mam chociaż większą. Dobra, starczy ci koteł. Bierzmy się za robotę. Reksio, ty też byś się za jakąś robotę mógł wziąć, ale nie mam co ci wymyśleć, nie wiem. Trufli weź szukaj, o! Choć nie, to świnia bardziej. Robisz się lekko głodny, chyba ty. Kaj jest kotek, dobra. Cześć James, jeszcze cię nie karmiłem, co? Ale super, pogłaś kotka. O, bardzo cię lubi, dobra, super, mamy to. Fajnie to zrobione. O, dobra. Patrzcie, znalazłem kolejną rzecz w chacie. Daj Boże, żeby to było to. Skubane, co? Jeszcze nie. Ale naprawdę zostawiłem dużo. Róża wilgotne. No chyba nie muszę podlewać, jak jest wilgotne. No bo bardzo wilgotne to tam jakby się robiło suche. No to jeszcze, jeszcze. Dobra. Miałem sobie gitary nie zawracać. No to sobie gitary nie będę zawracał, tu przypadkiem zauważyłem, no nie, no już jak to znalazłem, to wchodzę. Cyk. Ze szpachlą. I no majster mechanik. I czy to, proszę państwa, będzie dokończony? Tak, będzie dokończony. 10 tysięcy subskrypcji nowych pojawiło się na naszym kanale, kochani. Dobra. Teraz jest czas na wejście w mapę i zobaczenie, co tutaj się dzieje. Wyścigi dronów, kurde, co to jest? Wydarzenie, 2 dni do wydarzenia, ja pierdzielę, nie umiem. 40 pomidorów, tu kazaliście nie robić. Pikantna zupa dyniowa. I to kurcze 4, ale... Pikantna zupa dyniowa 2. Zaoraj pole. A tutaj jest do odebrania. Czekajcie, ja wiecie co? Pokażę, jak to wygląda w moim ekwipunku. Mus jabłkowy, pikantna zupa dyniowa. Dobra, zaryzykuję, pobiegnę do spiżarni, choć wydaje mi się, że nie, nie mam, nie mam już żadnej. Ale zaryzykować po prostu mogę. Mus jabłkowy, nie. Przenieść do spiżarni. Dobra, to jest przeniesione. Okej, okay, lecimy sobie do sklepu. Kupimy tą zupę dyniową. A czekajcie, jesteśmy tutaj. Bym sobie chciał zobaczyć, czy ja coś więcej potrzebuję. Nie, pikantna zupa dyniowa. Brakuje tylko dynia, więc w porządku. Jeżeli tanio kupię, no to zrobię to. Ale raczej... Nie, czekajcie. Jak ja mam 3, a tu potrzebne są 2, tak? Pikantna zupa dyniowa 2, dobra, stop, maliny, stop, dziewczyny, it's my life. Pikantna zupa dyniowa, dobra. Już ja gaszę, biorę ciągnik i spadamy stąd. Jedziemy po beczkowóz, żeby lać gnojowice, tylko teraz tak. Kaj jest mój ciągnik. Header do kukurydzy.
Czekajcie. Ciągnik jest tam z kosiarką. Dobra, faktycznie. Tak żeśmy sobie to zakończyli i żeście mi je tu pisali, że żebym chciał se ogarnąć trawę, no to faktycznie muszę ją zasiać. Prawdopodobnie tu bym ją wsiał na tym równym kawałku, żeby po prostu parę tych belek było. Łe, ona się odczepiła. Żeby parę tych belek było i tyle. Więc zobaczymy, jakoś te pola może sobie wyrównamy. A ciekawe, długim jakbym tu wjechał, tego nie zoram raczej pod uprawę, bo zobaczcie, tego nieużytku naprawdę mam spory kawał. Nie wiem, może powinienem, albo dajcie znać, bo pewnie dzisiaj i tak nie zdążę orać. Więc dajcie znać, mordeczki, czy takie coś w ogóle by tu wchodziło w rachubę, żebym sobie chciał to przyorać i czy na tym mógłbym uprawić i zasiać. Bo tę maszynę, mówię, nie ma sensu wam tej drogi tutaj przedstawiać, o widzę, że akurat bym mógł zgarnąć tutaj. Chyba to tędy jest zjazd. Ale fajna wioska. Tak, jest mój beczkowóz. Mógł zgarnąć mu to rusztowanie. Sprawdźcie sobie, Jezus Maria. A dobra, zresztą to wygląda jak remontowane, przynajmniej ładnie to wygląda u niego. Czy ja mam u ciebie odebrane to już, Andrzejku? Good is new. Good. O, nie miałem, zostawiłem to na live'a. All right, take the spreader. Sure, thanks. Thanks, Nara. Co, on ma zieloną buźkę, on też chce rybę? Ryan nie bardzo tam, chyba. Kurna, płot bym ci naprawił, ale przecież nic nie dostanę za to. To nara. Dobra, bierzemy beczkowóz i jedziemy zupę dyniową. Okej. Okay. No pomysłowo zrobione. W farmingu jeszcze ją nie widział. Jakieś tam wozowe były robione beczki, ale tak z tym tyłem rozlewem? Spoko. Tam ino ciśnienie musi być. Ty mi wyjdziesz, czy co? Daladna. No. Dobra, czekajcie. Da radę tędy przejechać. Dobra, wjedziemy ciągnikiem. Tej Boże, żeby tu przejechał gdzieś. Chociaż w prawo i tutaj. Ole ty, tam jest ludu. Czekajcie. Jo, tu w prawo wykręca. Chyba nie można jeździć ciągnikiem. Tak mi się coś wydaje, nie? Jeszcze kurna z beczkowozem. Koło jeziora, a tu tyle się kręci. A dobra, offroad robimy, żeby wiedzieli, kurna. Ja pierdziałem, się jedyny rolnik tu we wsi jest. Porządne, a nie jakieś pipidołki, które wzywają. Ja pierdolę. Czy to... To nie wypada chyba jechać przez ten most. Dobra, ogień tam na tłoki tędy. Ja pierdzielę, serio? Ta zwierzyna leśna tak blisko tutaj tego wszystkiego jest? Tak się rozglądam na prawym, bo jakiego grzyba bym może znalazł. Jakiego prawola albo maślaczka chociaż. Aha. No to fajnie. No dobra, objechałem chociaż ten most. Ale zaraz jak kichnę, nie? To mi się beczkowóz odczepi. O, ale zakręciło tam. Tamta pod mostem stoi. Ty, czekaj, idę zapytać się, może coś pomóc. Wyciągnę nogi do ciągnika, liną i jazda. To do połowy w wodzie, ty nie. Komuś pomóc? Dobra, z tobą chociaż pogadam. Nie, z wami nie można gadać. Dobra. Mi się wydaje, że to są szwendacze. Care to talk? Ale gorąco. Rozmawiamy? Nice weather. It sure is. Dobra. Is the... No. To nie. Ale you don't look so... I am perfectly fine. Wszystko doskonale. Okej. Okay. Good luck. Założyła ręce, bo nic mi jego nie powiedziałem. No i dobrze. Mogę się lepiej ubrać. Jedziemy dalej. Jest, widzę. Ale żeśmy tu się wpierdzieli normalnie w ogródki. Dobra, ja tu z tym. Ja tu z Coca-Colą jadę. Ale ładnie tutaj, nie? To że inni nie siedzi, bo bym się przysiadł. Łe. Kajuna chciałoby tą zupedynią, to już rosnie. Kurna, to jest gdzie indziej niż wcześniej to. Kaj jest ciągnik mój. Ej, czekajcie, bo ja już kurwa się teraz nie wiem, gdzie ja jestem. Stara maszyna dostępna. No ja tu muszę wykręcić, no ale ja musiałem wykręcić tutaj przy tym.
Więc co tam ludzi? Ach, czyli to nie będzie tu w kawiarni, to je w innym miejscu. Ciekawe, czy ja na pieszo nie będę musiał lecieć. Tam już byłem pewnie w o wiele bliżej. Robisz się głodny, nie szkodzi. Jeszcze na pewno damy radę trochę łobiechać. Kiełbasa dla psa. Łuk jabłkowy. Dobra. Zbyt dobrze to się ja nie odżywiam. Będę musiał kurna te cukinie ino kiedy zasadzić. Dobra, teraz bijem tu w lewo. Powiem wam szczerze, że nie wiem jak tu dojść. Czekajcie, ja sobie tu ciągnik zostawię, a ja sobie później ten. Ja sobie później to ogarnę. Ja no tu ciągnikiem to nie wypadałoby. A faktycznie tu jest jakiś kurde ten. Ło, to ty, tobie robiłem zdjęcie chyba. Porozmawiaj ze mną. Ale masz tipsy fajne. Klapsa też by dał. Weź pogadaj ze mną. Hello. O jest. Good morning. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nice weather, ain't it? Nice. It sure is. Is there something I can help you with? I am dying for some pumpkin soup. Care to buy it for me? Ale kozak. Sounds good. I'll take care of this. Have you? Thank you. Here's something for you. Hi there. Hello. Nothing ever changes. Oh, coś tam. Did you hear the latest news? I heard there's someone new around, but haven't seen him yet. Oh. Ciekawe. You look so pretty today. Save it. I don't know you. Na pewno mnie znasz. Amen to that. Hi. Good morning. Nice weather, ain't it? That sucks. It sure is. Hello, beauty. So nice to see you. Absolutely. That's so sweet. You are really nice. You can't be sure about that. Hello. No flower is as beautiful as you are. Absolutely. That's so sweet. You are really nice. Nara. Promises, promises. Co? But do they deliver? Don't think so. Kto to gada, ty? Could have got an extra half hour in bed. Dobra. Co tu się dzieje? Jeszcze zobaczmy sobie i spadajmy stąd. Ale ty... Jak ty masz? Anna. No widać, że ty pracowita jesteś. Kurna, ja mam coś? Nie wziąłem, nic bym ci dał. Ty mam pierścionek chyba tylko. Z kwiatami by się przydało. Może lecimy na stronę. Nie no, kwiaty mam chyba w dumu. Ale dobra, wiem, że tu Anę można znaleźć. Alex, Alex, Alex. Alex Ferguson. Dobra, będziemy przy chałupie, to się ino będziemy widzieć. O kurwa, bo zaraz złamał weczkowód. Będziemy przy chałupie, to się będziemy widzieć, jak będziemy rozlewać ino w nojawice. Bang! Tutaj tak. Więc tak po prostu tutaj zróbmy. O, olsztos. Pełny? Co? 1200 kilo. I to jest ten? Wezwij pomoc drogową, nie. No już nie mam, faktycznie zero. Dobra. Faktycznie tego dużo nie ma, zobaczymy jak to będzie się rozlewało. Ja mam nadzieję, że mogę to po średnisku oczywiście zrobić, że ta gra nie ma jakoś to dziwnie inaczej zrobione. Jedziemy po średnisku od rzepaku, bo troszkę lepiej będzie to widać i też dużo częściej robiłem sobie coś na polu tutaj. Więc zobaczmy jak to będzie wyglądało. Na godzinę widzę. O kurde, no za dużo to mi nie zrobimy. Dopiero teraz ile mamy zwierzęta, to wiecie. To chwila będzie. No nic, przetnijmy się tutaj. I tyle. Jest
chociaż ta jakaś tekstura, o, coś tam się pojawia na tej glebie. Gdzie by to kupić? Dajcie znać, ja bym kupił, chociaż jedno pole bym nabył, żeby to dobrze wyglądało. Bo jakby nie patrzeć, jednak nawóz naturalny to nawóz naturalny. Na pewno też będziemy sypać zwykłego, ale no tutaj jak najbardziej by mi się to przydało. Ile procentu? Szkoda. No powiem wam, jest potrzeba tego narobić, nie? Jedną pewną beczką jestem w stanie zrobić tutaj z pół pola. Ale to naprawdę jedną dużą beczką. Dobra, czekajcie, spójrzmy na mapę, jak to wygląda. Co ty tam tu na dziwnie chodzisz? No tu pewnie ma rozsiewać. A od razu jak dobra, was pytam. Skąd wziąć maszynę do uprawy? Czy ja muszę zaorać i zabronować? Czy jest coś takiego jak grube lub talerzówka? Ale raczej to pewnie tylko w sklepie i to jeszcze ciężko. O! Idę, na to idę, nie? Za 6 dni na to idę jak nic. Na to poszukiwanie grzybów. Sztos będzie. Kurde, no dobra, za dużo, że my żeśmy tej gnojowicy nie zrobili. Dobra, żeby było, nie było źle w tym odcinku, ja podjadę do tego sklepu z częściami. Się zapytać, jak to wygląda w sprawie dachu. Uwaga, auto jest. Ty, tam jeszcze ja nie był chyba w ogóle, nie jechałem w tamtą stronę nigdy. A widzisz? To jest prędkość, gościu. A nie. Ej, beka, tak bliziutko, a ja nie był tu. Fajno. Kurna, palili, to widać, że to mało co chlo. Aż ino nie sprzedawać takiego auta. To tu jak, kurna, ten się dorobił pewnie na jakichś tych wyrowniach. A tu widzę, że potrzebuje ta jeszcze pomocy niektórzy, bo ty Katrynie. Kurna, co tu są za budynki. Dobra, przyjadę sobie drogą. To jest ten, co tam był wcześniej. Cygnych fuch, witam serdecznie. Sklep bardzo podobny do sklepu tego normalnego. Co to za silosy tam z tyłu? Aż idę zaraz się rozejrzeć. Building materials. Okej, fajnie. Dzień dobry. Dobry, dobry, dobry. Czyli nie, tu wchodzimy jednak tędy, niepotrzebnie się prowadzę za gwiazdką. I dobry, dobry, dobry. Oj, opierdziele. Gdzie chcą meble? Sklep meblowy. To czemu sklep meblowy, no? Jak ja tu chciałem... Ale sztos. Ale ja nie chcę był tego kuchni sobie ogarniać. Ja chciałem na przykład wymianę blachy na dachu. Tu możesz kupić materiał budowlany, no to bym chciał. Sklep meblowy, sklep meblowy, sklep meblowy, sklep meblowy, sklep meblowy. Salon, kuchnia, łazienka. Ja pierdolę. Ja chciałem tylko przyjrzeć się z bliska, no to chciałem się przyjrzeć z bliska, tak? A nie, że od razu musisz mi to kupić. Yeah. No to super. Se kurwa kuchnię wyremontowałem.
Czekaj, czy mogę to oddać? Nie. No ja myślałem, że jak sobie to kliknę, to będę mógł tam wybrać na przykład jakieś szafki czy coś, a nie, że od razu mi to kasę zabierze. Nie po to ja, żebym tyle kasy odkładał, żeby ci teraz kuchnię robić, jak mi niepotrzebne to. Ale żeśmy odwalili kaszane, nie? Powiem wam, że nie jestem zadowolony. Daj Boże, żeby można było zwrócić, bo szafka się krzywo otwiera. Pewnie zabił piekarnik, bo się sam w nocy otworzył, jak wszedłem do lodówki po mleko. Daj Boże, ja w bramę trafił. Człowieku, to tam musi w złocie chyba być za tyle pieniędzy. No ładnie, no ale co mnie to? Co, szybciej będziesz gotować? Wątpię. Ja pierdzielę, też bym wolał sobie wyremontować tą. No nic no. No, a podłoga tako. Czekaj, a jak ja bym wziął i na ty blachy, która jest tu z tyłu i kończy, bo to przecież ci za długo będzie. Weź metal. A nie no, gdzie to jest taki? Tędy wejda, nie. Tędy wejdę. Cyk. Cyk, cyk. Cyk i witam serdecznie. A, nie, nie mogę zrobić tego z blachy. Kurde no. Ole komi. No to lipa. No tu mamy lipę. No to nic, dajcie znać, jakbym miał zrobić tu ten dach i czy ja tą kuchnię mogę zwrócić, bo powiem wam szczerze, nie widzi mnie się wydawanie takich pieniążków na takie rzeczy teraz. No chyba, że faktycznie dobrze zrobiłem, nie wiem, to zaimponuje i no kobicie, coś w tym stylu. Dajcie znać w komentarzach, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcineczku z Farmer Dynastii. Na razie strzała i trzymajcie się, pamiętajcie o konkursie, który jest w opisie. Cześć!